do 9 maja i to jest, proszę Państwa, jedyny konstytucyjnie pewny sposób na przeniesienie terminu wyborów. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę i chcę powiedzieć, że są takie momenty, kiedy się staje przed własnym sumieniem, staje się przed narodem, staje się przed historią. To jest ten moment, kiedy my wszyscy politycy musimy dokonać takiego wyboru. Dziękuję bardzo. To wicepremier Jarosław Gowin, który mówi tak: nie czas na gry i spory polityczne, stoimy przed wyborem życie albo śmierć. Wybory 10 maja nie mogą się odbyć. Porozumienie składa projekt zmiany konstytucji, wydłużając kadencję prezydenta do 7 lat, jednocześnie z niemożliwością ponownego kandydowania przez Andrzeja Dudę. I teraz rozpocznie się zbieranie podpisów pod tym projektem. Więcej oczywiście po głównych wydarzeniach. Gościem Doroty Gawryluk będzie wicepremier Jarosław Gowin. Fundacja Polsat coraz mocniej angażuje się w walkę z koronawirusem. Do najbardziej potrzebujących dzieci trafiło już 2200 tabletów do nauki zdalnej. Dzięki Państwa wsparciu fundacja przekazała